Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na film, który będzie dotyczył moich letnich zapachów. Zacznę od zapachu, który jest moim absolutnym hitem, jeśli chodzi o okres wakacyjny. Uwielbiam do niego wracać i też wielokrotnie Wam o nim wspominałam. W ogóle w zeszłym roku stosowałam go namiętnie i zawsze będzie mi się kojarzył właśnie z upalnym latem. Mam na myśli tutaj Estée Lauder Bronze Goddess. Co prawda, niech Was nie zmyli opakowanie, ponieważ jest to zupełnie inny flakonik niż standardowo jest dostępny w ofercie. Tak naprawdę co roku ten flakonik się zmienia, ale zapach jest ten sam. I kiedy wspomniałam o nim, o tych perfumkach w którymś z moich ostatnich filmów, dostałam go w prezencie. Jaki mamy tutaj aromat? Przede wszystkim wyczujecie w tym zapachu gardenie, kokos, drzewo sandałowe, może odrobinę wanilii. To jest taki zapach, który jest słodki, nieco orientalny, bardzo przyjemny i nietypowy. To na pewno nie jest aromat, który możecie spotkać w większości takich perfum dostępnych w drogeriach. I jeśli go wypróbujecie, to gwarantuję Wam, że większość z Was się w nim zakocha, bo mówię, to nie jest typowy taki aromat standardowych perfum, gdzie wszędzie można je wyczuć. I kiedy ja czuję go na jakiejś kobiecie, od razu wiem, że są to moje ulubione perfumy. Nawet nazwa Bronze Goddess kojarzy się typowo z wakacjami, typowo z okresem letnim. Dla mnie to jest taki aromat tropików, właśnie kokosa, leżenia na basenie, na plaży, wylegiwania się na słońcu, upalnych wieczorów i nawet też mogłabym powiedzieć, że takich letnich, wakacyjnych imprez. Także jeden z moich ulubionych zapachów, tak jak wspomniałam wcześniej, do stosowania w ciągu dnia, do stosowania wieczorem, bardzo długo utrzymuje się na skórze i też jest on wyczuwalny w ciągu dnia. Podobno to jest też taki aromat, który niesie za sobą tak zwany ogon. Czy tak jest? Nie wiem. Trzeba by było zapytać osób, które czują ten zapach, jak gdzieś przechodzę. Ale moje cudeńko, jeśli chodzi o okres letni. Kolejny zapach, który Wam teraz pokażę, to jest coś nowego, co pojawiło się tak naprawdę w mojej mini kolekcji zapachów letnich pierwszy raz. A uwagę przyciągnęła buteleczka. Wygląda tak. Bardzo, bardzo ciekawie i to jest nowość marki Polis. Woda perfumowana, którą znajdziecie w Rossmanie w niedużej cenie. Nie ma też takiego standardowego korka, jak widzicie. Ja mam tutaj pojemność 40 ml. Widzę, że jest to woda perfumowana i to też jest taki zapach, który nie jest typowy, ale będzie Wam się idealnie kojarzył z okresem letnim, wakacyjnym, bo tutaj mamy mieszankę kwiatów, takich jak frezja czy jaśmin, ale mamy też dodatek drzewa sandałowego i piżma, więc to jest taki aromat, który na początku będzie Wam się wydawał świeży i lekki, ale on w trakcie będzie się zmieniał na taki bardziej ciepły, właśnie można by powiedzieć taki upalny. O! Może tak będzie najlepiej. Bardzo fajny zapach na dzień, może nie do końca na wieczór, ale w ciągu dnia to jest, tak jak mówię, taka nutka odświeżająca, ale też z drugiej strony słodka. Połączenie kwiatów i połączenie nieco takich cieplejszych nut. Bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Nie wiem, czy jest to edycja limitowana i czy on się pojawi w stałej ofercie. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że jest to zapach, który jest dostępny w chwili obecnej i myślę, że w przyszłym roku go nie będzie. Ale jeśli lubicie zapachy marki Polis, jeśli lubicie takie nietypowe flakoniki, jak na przykład ten, to proponuję Wam się za nim rozejrzeć. Jeśli o mnie chodzi, to ja nie jestem specjalistą od opisywania zapachów, musicie to wziąć pod uwagę, tak samo jak nie jestem specjalistą od perfum. Natomiast zapachy
To jest taka moja perełka, coś do czego lubię wracać. Myślę, że większość kobiet tak ma, że utożsamia jakiś zapach z przyjemnymi wspomnieniami, jakimiś momentami w naszym życiu. A jeśli o mnie chodzi, to ja też lubię dzielić zapachy na te, które stosuję w okresie wiosenno-letnim, jak również na takie, które stosuję w okresie jesienno-zimowym. Dzisiaj pokazuję Wam te, które podzieliłam na taką grupę zapachów dziennych i grupę zapachów wieczorowych. Ale też, tak jak na przykład te perfumy, to jest coś, co mogę stosować na dzień i na noc. No i właśnie, nawiązując do tych dziennych perfum letnich, pokażę Wam tutaj zielone jabłuszko. Ale to nie jest to zielone jabłuszko Donna Karan standardowe, tylko to jest wersja, edycja limitowana Pool Party. Pojawiły się trzy takie zapachy, różowy, niebieski, no i właśnie ten zielony. I mi najbardziej do gustu przypadł ten. O zapachu mojito. Dobrze usłyszeliście, to jest dokładnie taki zapach. Ja tutaj wyczuwam limonkę, cukier brązowy, połączenie takich właśnie aromatów z lekką nutą miętową, bardzo świeży, ale też odrobinę słodkawy. Niesamowicie przyjemna w ciągu dnia. Niestety ma też jeden minus, nie utrzymuje się długo na skórze, ale za to wspaniale odświeża. I kolejny dzienny zapach, który Wam teraz pokażę, to jest jedna z nowości, która pojawiła się w ofercie marki Michael Kors. I ja powiem Wam szczerze, że bardzo lubię te zapachy. Jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że raz na jakiś czas wracam właśnie do perfum Michaela Korsa. I tutaj mam Sky Blossom. Edycja, która pojawiła się właśnie kilka miesięcy temu, tak mi się wydaje. Bardzo przyjemny letni zapach, delikatny. Świeży, z taką nutką cieplejszą. Tutaj mamy między innymi zieloną herbatę, która jest na początku dosyć mocno wyczuwalna, tak samo jak jaśmin. Później mamy taki aromat mandarynki, czarnej porzeczki, a na końcu białe piżmo, coś absolutnie przepięknego. I powiem Wam, że ja jak zaczęłam go stosować, to wydawało mi się, że bardzo długo utrzymuje się na mojej skórze. Z czasem to wrażenie zaczęło znikać, ale okazało się, że to jest właśnie zapach, który pozostawia po sobie ogon. I bardzo często, kiedy się wypryskam tymi perfumkami, to powiem Wam, że dużo osób pyta się, co to za zapach, bo bardzo ładnie pachnie. Idealny na lato. Wypróbujcie go, powąchajcie go w perfumerii Douglas, bo marka Michael Kors jest tylko tam dostępna. I myślę, że bardzo Wam przypadnie do gustu, jeśli chodzi właśnie o ten okres letni. No, mi spodobał się niesamowicie. Jak widzicie, mam tutaj też duży flakon o pojemności 100 ml. Tak, 100 ml. Ten ze standardowym złotym korkiem będzie umilał mi lato, jeśli chodzi o dzień. Bo wieczorem nie do końca. Na wieczór za to mam coś innego. I to też, uwaga, uwaga, jest Michael Kors. Jeden z kultowych zapachów, a dokładnie Sexy Amber. Kto z Was zna ten zapach? Łapka w górę. Koniecznie dajcie znać. To jest mój hit od momentu, kiedy ten zapach pojawił się w sprzedaży i uwielbiam wracać do niego w okresie letnim, bo to jest ciepły zapach, który fantastycznie sprawdza się na wieczór. Także widzicie, mam tutaj letnią wersję na dzień i letnią wersję na wieczór. Bardzo podobne opakowania, różnica odrobinę w kolorze wody. I też myślę, że w kolorze szkła, ale Sexy Amber, to jest naprawdę przepiękny, seksowny zapach. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam jeszcze jedne perfumy, do których regularnie wracam. Kupuję je zazwyczaj w Sephorze i w takiej mniejszej pojemności, ponieważ wiem, że jest to dla mnie taki zapach typowo letni. On kojarzy mi się z moim wyjazdem do Izraela. Bardzo miło wspominam ten czas i mam na myśli tutaj Chloe, tę wersję oryginalną, standardową, pierwszy zapach, który pojawił się w ofercie. Dla mnie zdecydowanie najładniejszy. Jak zapewne wiecie, tutaj mocno wyczuwalny jest aromat róży, ale mamy też piwonie, które uwielbiam, które kocham właśnie w okresie letnim, początek maja,
czas moich urodzin. No, same widzicie, że jednak wspomnienia z tym zapachem są. Poza tym muszę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam też tę perfumę za ten przepiękny flakonik. Mimo iż jest to 30 ml, czyli ta mała pojemność, to stoi on u mnie na toaletce w szczególnym miejscu i to jest też taki zapach, który stosuję w okresie letnim wieczorową porą. A raczej nie wyobrażam sobie, żeby używać go na dzień i dla mnie jest zbyt ciepły. O, może tak. To nie jest intensywny aromat, ale on jest ciepły. I kiedy jest naprawdę gorąco, to mam wrażenie, że on jest też taki lekko duszący. Natomiast wieczorem fantastycznie się sprawdza. Ciekawi mnie, czy Wy znacie ten zapach, a może polubiliście inne aromaty Chloe, które są dostępne aktualnie w ofercie. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że udało mi się nagrać ten film w troszeczkę innych warunkach. A dajcie znać, czy podobał Wam się, czy znacie te zapachy, które Wam dzisiaj pokazałam, co na ich temat sądzicie, ale też jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze letnie zapachy, takie perełki, które moglibyście każdemu polecić i sprawdzą się nie tylko w porze dziennej, czy też wieczorowej, ale może tak właśnie na cały dzień. Dziękuję Wam również za poświęcony czas. Linki do perfum, o których dzisiaj wspominałam, zostawię Wam jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!